Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moim gościem, waszym gościem, z małym poślizgiem, chciałem zrzucić to na różnicę czasu, że u ciebie jest 21.25, u mnie jest 22.25. Moglibyśmy udawać, ale nie będę tutaj siał zamętu. Nie jesteś w Londynie, jesteś w Gdańsku. Tak. Jesteś w Gdańsku, ale na co dzień jednak jesteś w Londynie. No tak, Londyn, Londyn, Irlandia. Głównie Irlandia. Londyn, Irlandia. Okej. Okay. Natasza Cetner jest moim gościem, naszym gościem, autorka filmu Nigel, czyli filmu, który bierze udział w kategorii poza polską na 8. Festiwalu Animacji Opla. I kim jest Nigel? Nigel to imię głuptaka, który żył na małej wyspie w Nowej Zelandii przez 4 lata i który się zakochał w betonowej statuetce innego głuptaka. I geneza filmu zaczyna się w latach 80., gdzie jakby naukowcy pozbyli się drapieżników, jak na przykład szczurów i mysz z wyspy Mana. I potem chcieli przeprowadzić z powrotem równowagę ekosystemu na wyspie. Więc do tego są potrzebne ptaki morskie, ale ptaki morskie się zachowują jak żółwie morskie, czyli na przykład wracają do miejsca, gdzie się wykluły. Więc jeżeli nie ma tam ptaków, trzeba jakoś je oszukać. I w latach 80. jakby postawili ogromne głośniki, które były zasilane energią słoneczną i postawili również około 70 statuetek ptaków, głównie głuptaków. Maskonury łatwo da się oszukać, ale głuptaki są dość trudniejsze. I przez 40 lat żaden ptak nie przeleciał i w końcu w 2014 przeleciał jeden ptak i wybrał właśnie jedną ze statuetek, w której się zakochał i dla której budował gniazda. Przynosił różne tam dary, albo próbował czyścić statuetkę i w końcu został znaleziony martwy obok statuetki 2 lata temu. I 2 tygodnie przed jego śmiercią przyleciały 3 inne ptaki i on wciąż wolał być z betonowym ptakiem niż z innymi ptakami. Więc to jest film na cześć Nigella, na cześć głuptaka, który się zachował jak my. Czyli zdecydował się idealizować swoją ukochaną, slash ukochanego, do momentu, gdzie ukochany stał się czymś innym niż naprawdę, więc tak. A postać Morsa, czy ona też pojawiała się w historii Nigella? Nie, a więc Mors nie miał tam być na początku, ale na początku wczesne wersje filmu miały mieć postać jakby eksperymentowania. Okej. Okay. Nie, inaczej. Na wyspie, oprócz Nigella, mieszka tylko jedna osoba. Chris, który był tam wolontariuszem i się zajmował opieką i statuetek, i głośników, i ogólnie wyspą. I moja pierwsza wersja filmu miała być na temat właśnie, jak być może ten wolontariusz zaczyna lekko wariować na wyspie i zaczyna myśleć, że może on jest jak Nigel i zaczyna widzieć betonowe kobiety na plaży. Inne takie rzeczy. Ale w którymś momencie doszło do mnie, że jeżeli będzie tam postać ludzka i jeżeli będę przekrzywiać fakty, które się nie wydarzyły, ten film będzie zbyt blisko filmu dokumentalnego, który nie chciałam, żeby się stał. Chciałam, żeby to była jakby fikcja na bazie. Ponieważ jeżeli jest to fikcja, mogę jakoś przedostać fakty i nie obciążałabym tych wolontariuszy, którzy tam naprawdę są, jakoś obcą wersję. Jakby nie musiała, nie muszę na nich wpływać w żaden sposób. Więc przy projektowaniu tych właśnie tych postaci, które jeszcze nie wiedziałam, że będą morsami, dawałam im coraz więcej zmarszczek, dawałam im coraz więcej, coraz dłuższe wąsy i brody. I jak to tam coraz więcej zmarszczek, wtedy się okazało, że w sumie niech już koleś po prostu będzie morsem i wtedy idealnie ominę
problem tego, że ten film nie jest film dokumentalnym, tylko jest właśnie dziwny. I bardzo kocham postać tej postaci bez twarzy w Spirited Away Studio Ghibli. Więc to też było taki... Zwłaszcza tutaj poznajemy postać i jest... Każdy uważa, że jest ta postać jest słodka i tajemnicza i urocza, a potem jak się okazuje potworem i podczas filmu powracamy do punktu wyjścia, gdzie jednak przebaczamy tej postaci i wraca po katarsis i jakby znowu się staje naszym ulubieńcem. Więc tym też się chciałam zająć w kwestii Morsa, że jednak zaczyna jako postać tajemnicza, której nie znamy jego motywów czy działań. No jednak poznajemy jego opinię i jego jakby motywację właśnie akcji, tego co on tam wyprawia podczas filmu. Więc tak. To był inny problem jest taki, że Morsy nie żyją w Nowej Zelandii, więc to jakby to do mnie doszło, jak już zaczęłam robić ten film, tak. Ale to jest animacja, kraina nieograniczonych możliwości nawet dokładnie. Dla Morsa. Mors też może pojawić się nieoczekiwanie w Nowej Zelandii. To jest twój dyplomowy film, tak? Tak, tak. To mój... Dyplomowy licencjacki czy dyplomowy magisterski? Dyplomowy magisterski z Royal College of Art w Londynie, więc to film, który zakończył moje 5 lat studiowania animacji i jakby mój cały drugi rok magisterki to była właśnie praca nad tym filmem. Czyli jakoś od października do połowy czerwca. Coś takiego. Swoją drogą to jest drugi już film, o którym rozmawiamy właśnie z RCA, z Royal College of Art. Wczoraj rozmawialiśmy z Alą Leszyńską na temat filmu Ahead. No ale to taka po prostu faktologiczna wzmianka. Jak powstawał ten film? Jak powstawał Nigel? Bo to jest ciekawy, może odwiedzić twoją stronę. Bardzo zachęcam, aby zobaczyć twoje ilustracje, twoje rysunki, projekty wcześniejszego filmu. Widać, że masz swój styl. No ale właśnie, jak powstawał Nigel? Jak przebiegała realizacja tego filmu? A więc... Bo to jest, przepraszam, to jest klasyczna animacja rysunkowa. Tak, ale... I to należy podkreślić. Tak, ale z pewną dozą oszustwa. Bo inaczej ten film nie byłby skończony, gdyby to było uczciwie na papierze. To prawda, na samym końcu jest zdjęcie, autentyczne zdjęcie Nigela. Faktycznie to jest oszustwo animacji rysunkowej. Na początku film był robiony, rysowany w TV Paint'cie, jako animacja tam dość szorstka, dość szkicowa, żeby po prostu wiedzieć jednak jak działa ten ruch i jak działa czas animacji, jak tam działają wszystkie klatki, ale wszystko było bardzo szkicowe. Potem wszystko było drukowane i potem na lightboxie na drugiej stronie rysowane i w sumie czyszczone od razu ołówkami i kredkami, tam bardzo miękkimi ołówkami. Więc to zajęło... Potem wszystko było skanowane w tych wielkich drukarkach tych biurowych. A i wcześniej wszystko było też sprayowane tam lakierem do włosów, żeby to też się nie niszczyło podczas skanowania. Więc dużo pracy, dużo fajnej pracy. Tak. Były intensywne miesiące. A więc zanim się zacznie film, trzeba przedstawić 2 albo 3. Ja przedstawiałam 3, ale chyba trzeba było 2 przedstawić. 2 równocześnie, 2 jakby tak samo rozwinięte pomysły na film końcowy. Więc ja przedstawiłam albo właśnie historię Nigela, albo film o bezgłowym Mike'u, czyli o kurczaku, który żył bez głowy przez 18 miesięcy i w tej chwili jakby nad tym filmem pracuje w Irlandii ze studiem. Trzymać kciuki, żeby się udało. Poczekamy na... No raczej. Więc... ale jakby wiedziałam, że jeżeli chodzi o film z Mike'iem, tam bardziej bym się chciała bawić estetyką, czyli na przykład doprowadzić tamten film do jednak takiego poziomu absurdu jak Sin City, albo ogólnie prace Franka Millera, które byłyby przerysowane
i jakby byłyby parodią samą w sobie. A wiedziałam, że jeżeli zajmie się Nigelem, to historia jest prawie zrobiona, bo mi się od razu ułożyło w głowie wszystko, więc jakby mogę dużo prościej usiąść do tego i zacząć robić wszystko w moim własnym stylu, czyli zająć się tam wszystkimi tam krajobrazami. Jakby w kwestii Nigela to byłby bardziej naturalny taki flow, że jednak, a z Majkiem to jednak by zajęło parę miesięcy szarpanie się. A jednak wszyscy mówią, że jeżeli masz rok na film, to jest wystarczająco dużo czasu, ale na RCA, czyli w tej mojej szkole, to wcale nie jest rok, tylko zaczynasz w październiku lub nawet w listopadzie i już masz mieć skończony pod koniec maja. Co wcale nie jest rok, wcale nie. I potem zaczęłam od razu robić storyboardy, animatic i w sumie w styczniu, a zaczęłam pracę nad filmem w sumie w listopadzie, i w styczniu już musiałam robić animację czegokolwiek miałam. Nawet jeżeli animatic nie był skończony aż do połowy kwietnia lub nawet połowy maja. W sumie jak tylko na tym pracowałam, wciąż nie wiedziałam za bardzo, co się tam będzie dziać, bo wiedziałam, jaki jest początek i co się dzieje na końcu, i były jakieś 3 minuty pustki w środku filmu. Gdzie było, to się kiedyś okaże się, co tam będzie, po prostu musi mi mózg odpocząć przez jakiś czas. I wrócę do tego, więc jak do połowy moja nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje w środku filmu, ale się udało. Czy chcesz nam pokazać jakieś projekty, jak powstawał ten film? Dobra, czyli rzucamy ekran. Tak, jest. Ekran. Chowamy na razie plakat. Można też chowamy. Słucham? Można też mnie schować. Nie. Właśnie jak ciebie schowamy, to ciebie nie usłyszymy. Okay. A jak mnie schowamy, to też mnie nie usłyszymy. Ale ja się chowam. Ty zostajesz. Powodzenia. Pomogę ci. Zaraz zobaczysz, w jaki sposób. Okej. To mam wczesne projekty. W sumie. Dobra, nieważne. Nie wiem, jak to widać. O mój Boże. Okej. Dobra. To trochę powiększę. To są wczesne szkice Nigela, które były tuszem i kredkami na papierze. Więc... O mój... Przepraszam. Okej. Też powiększę. Okej. To są wczesne projekty Nigela. Okej, teraz nic nie działa. Przepraszam. Obiecuję, że umiem obsługiwać Maca. Obiecuję, naprawdę. Okej. No jak? Problem polega na tym, że jak otwieram obrazki, nie widzę, jak to wygląda na tym. A, widzę, że są takie malutkie. Okej. Powiem wam przy okazji historię, a ty próbuj okiełznać, ale jak już okiełznasz, to możesz mi dawać znać. Historia jest króciutka. Ja miałem okazję już gościć Nataszę na festiwalu Ofla, tegorocznym festiwalu Ofla. I wtedy to było naprawdę live, takie live krwi i kości. Czyli Natasza była w Łodzi na jednym z pokazów, pierwszych pokazów na początku, bo Ofla zaczęła się miesiąc wcześniej niż zazwyczaj, 21 lutego. Właśnie projekcji poza Polską. Wtedy rozmawialiśmy między innymi o filmie Nigel. Także kto wtedy był, mógł posłuchać historii. Teraz mogą posłuchać ją wszyscy inni. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania, bo po to to jest, żeby też słuchać, ale też zadawać pytania, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Nigela, bezgłowego Majka, bądź Nataszy, bądź RCA, możecie pytać. Czy już? Czy jeszcze mam odpowiedzieć jakąś krótką historię? Chyba po prostu tutaj będę takie malutkie
wersję widzieć. Aha. Okej, okay. W miarę tak. Mogę zadać. To jest jeden z pierwszych, znaczy to jest jedna z jednych wersji, tam, z pierwszych wersji animatiku. Jakby dość szkicowe. I już były niektóre tam wersje animacji włączone. Więc to już jest wersja, gdzie już był jeden Morse, a nie dwa. Też jednak była wersja, gdzie była ich dwójka, ale to jednak się okazało, że nie byłoby wykonalne w ogóle w takim czasie. Więc końcowy film ma 9 minut, a wersja, którą mam tutaj, ma około 2,5, coś takiego. Więc to bardzo wczesne. Więc tak, niektóre animacje rzeczywiście były aż tak szkicowe i dopiero potem były drukowane i czyszczone i tam dodawanie boiling, czyli wtedy, kiedy masz trzy klatki tego samego rysunku, że po prostu animacja nie była stała w jednym miejscu. A tak, to jeszcze jest z ambitnym pomysłem, że niby miał być spiralny ruch wokół wyspy i wtedy ruch do wyspy i przez wyspę i przez drzewa do Morsa. Ale to był jeden z głupszych pomysłów, który kiedykolwiek miałam, więc po prostu tylko chmury się rozwiewają i widać wyspę i to wystarcza. Tu widzimy Nigella po raz pierwszy. I to było robione, widzę, data jest 23 stycznia, czyli w styczniu już był jakby, już można było animować cokolwiek było. Jakby większość ludzi jednak zaczęła robić animacje około marca, ale jednak mój film był tak wielki, że trzeba było to robić od razu, cokolwiek było. Okej, okay. To już się skończyło. I tu mam jeszcze późniejsze. Tu miałam gdzieś dalej, dalszą część tego, co się tam działo. Aha, okej. Więc w sumie jakby film się składał z ujęć, które bardzo łatwo przychodziły do głowy, więc było dość automatyczne przy rozrysowywaniu i przeplanowaniu, ale jednak było część jakby plotów historii, które nie za bardzo wiedziałam, jak je rozwiązać na tyle, żeby jednak papiery były gotowe do animacji dość szybko, ponieważ równocześnie jeszcze na początku maja, czyli 20 dni przed moim egzaminem, mój projektant dźwięku zostawił mój projekt, bo stwierdził, że nie ma kasy i musi wziąć jakiś duży projekt. Więc mój dźwięk do filmu był zrobiony w sumie w 2 tygodnie z nowym projektantem dźwięku. O, tu mam jeszcze szkice. Dalsze szkice Nigella, tutaj jak właśnie analizowałam, jak głuptaki sobie tańczą. Bo to znane z tego, że jak próbują robić tam zaloty do innych ptaków, to robią taki mały, słodki taniec stópek. A tutaj robią przytupy, albo klikają tutaj dziobem. Więc spędziłam wiele godzin życia, po prostu oglądając ptaki i próbując jakoś zobaczyć, co jest w nich takiego uroczego i na czym to polega. A tu mam niektóre klatki wybrane z psychodelicznej sekwencji, gdzie widzimy sposób, w jaki sposób Nigel widzi inne ptaki.
ponieważ miał dość duże lęki społeczne, więc starałam się jakoś je oddać w klimacie tutaj potworów, trochę jak z Dumbo, tych słoni, tych różowych tańczących. Co tu jeszcze mam? Tu mam jeszcze wczesne koncepty, gdzie, haha, na początku film miał mieć taki styl, ale to samo tło zajęło mi chyba 4 godziny, więc przy krótkim obliczeniu, jeżeli film ma mieć 7-8 minut, jednak było nie do skończenia nigdy, więc trzeba było je bardzo uprościć w taki sposób. Tu są kolejne tła, tu są różne projekty Morsa i Nigella. Tu mam różne właśnie, jak wyglądał proces, czyli tu już były wydrukowane klatki. Tu był mój mały lightbox i potem były właśnie rozkładane i sprayowane lakierem do włosów. Tutaj więcej klatek. Niektóre klatki były tej wielkości, żeby zobaczyć te wszystkie szczegóły i teksturę kredek, ale niektóre klatki były również dużo mniejsze, żeby też mniej zużywać i papierów, i ołówków. Tutaj Nigel jest podczas swojego sound mixu, czyli kiedy właśnie to miał być sound mix, kiedy w sumie wyrównujesz dźwięk i kiedy dokładasz różne efekty, ale przez to, że mój projektant mnie zostawił, to miksowanie dźwięku po prostu oznaczało, robimy dźwięk teraz, w ciągu 10 godzin. Próbujemy zrobić dźwięk dla całego filmu. Co było... Ja to nie przeżyłam czegoś takiego. Tu jest sterta papieru, która w sumie z tego wyszła. Tu jest jeden stosik, drugi, trzeci. To chyba tyle. A i jeszcze tutaj mam nagłówki gazet, które najbardziej mnie złapały za serce, jak zobaczyłam je 2 lata temu w styczniu, czy w lutym. To właśnie Telegraf, Nigel, the only gun that dies on island, sung by concrete birds. To jest chyba mój ukochany, o tym, że Nigel nie był ofiarą, był bohaterem. Tutaj dalej to leci. Również Vice miał świetny artykuł o lekcjach o miłości, które uczy nas Nigel. Więc cały świat po prostu płakał, kiedy Nigel został znaleziony martwy obok swojej statuetki. Więc mój film to taki mały hołd dla jego miłości i oddania. Okej, to chyba tyle mam tutaj tych. Bardzo dziękuję za prezentację. Trochę z efektami, jak ja to mówię, wideoklip lata 80. Natomiast mamy pytania. Zacznę od tego, że wita się z nami Ala Nunu, więc my też bardzo serdecznie witamy się z Alą. Pierwsze pytanie od Natalii. Piękne ptaki, czy interesujesz się ptakami? I skąd był ptaki kurczak w planach? Głup tak nie był aż tak planowany, dopóki nie zobaczyłam historii, co Nigel wyprawiał tam na wyspie. A kurczak Mike? Dlatego, że jest dość tak absurdalna historia, która jest po prostu gotowym scenariuszem na cokolwiek, nawet tylko na komiks albo na samą ilustrację. Więc historia Mike'a kurczaka zaczęła się w latach 30., kiedy farmer przygotowywał sobie tam kurczaka na obiad, obciął mu głowę i się okazało, że kurczak wciąż żyje, co czasem robią, że na przykład potrafią biegać przez parę tam, paręnaście sekund, ale w wypadku Mike'a, Mike żył ponad rok, ponieważ główna część mózgu, główny pień mózgu wciąż został w szyi i jedno z uszu, więc podobno był zdrowy według naukowców, mimo tego, że nie miał głowy, bo jego wszystkie instynkty życiowe były wciąż w tym pniu. Więc był karmiony po prostu na siłę przez gardło, albo właśnie tym kroplomierzem prosto do gardła był pojony wodą. I niby wykazywał chęci do życia, czyli na przykład próbował śpiewać o poranku, próbował się socjalizować z innymi kurczakami, ale też no,
Był utrzymany przy życiu dlatego, że farmer dzięki niemu zarabiał około 40 tysięcy dolarów miesięcznie przez pokazy w cyrkach i przez różne... Na przykład był pokazywany z dwugłowymi dziećmi w cyrkach i inne takie rzeczy. I w końcu Mike ginie w nocy w motelu podczas swojego tour po Stanach z cyrkiem, bo się zakrztusił ziarenkiem kukurydzy. Więc według mnie to jest idealna śmierć rockmana, który po prostu się zakrztusza swoimi żygami podczas tam zbyt dużego ćpania. Więc więc tak, jakby historia Mike'a jest świetna i genialna i zasługuje na film. Ja już od razu uszami swojej wyobraźni słyszę soundtrack i muzykę do tej przyszłej animacji. Dokładnie. Właśnie sobie wyobrażam delikatne banjo przez większość filmu, a potem nagle na końcu jest hard rock i wtedy jest. I jeszcze chcę, żeby to było na święta, żeby jeszcze było bardziej dramatyczne. Znaczy w filmie... TVP tego nie kupi, ale nie po to się... No, co jeszcze? Bo mówiłaś... Nie wiem, czy mogę o tym... Nie wiem, czy mogę... No jak bardzo mogę o tym mówić, więc... Znaczy, według mnie możesz o wszystkim mówić tutaj, natomiast... To nie, tak ogólnie przez... Poczekamy na decyzję właśnie w sprawie produkcji, więc chyba muszę siedzieć cicho w dalszym. No, więc dalej. Dobra. Idziemy dalej. To pytanie Alena. To znaczy, była o tym mowa, ale czyli generalnie będzie można wrócić do tego. Natomiast prośba do ciebie, Natasza, gdybyś mogła jednym zdaniem odpowiedzieć. O Morsa pytanie. Skąd się wziął? A więc Mors się wziął jako w sumie karykatura człowieka, tam jednego faceta, który mieszkał na wyspie w latach, kiedy Nigel tam mieszkał. I nie chciałam, żeby film wyglądał jak film dokumentalny, bo chciałam przekrzywić i utraumatyzować pewne tam wydarzenia w filmie. Na przykład, że spoiler, statuetka została zniszczona, że złamali jej głowę, tam szyję. Więc nigdy nie chciałam, żeby, jeżeli mój film będzie tam, jednak ktoś go zobaczy w internecie, nie chciałam, żeby ktokolwiek myślał, że rzeczywiście zrobili to wolontariusze. Więc jak dodawałam też więcej zmarszczek i wąsów postaciom, nagle się okazało, że mogę po prostu zrobić morsy lub morsa, bo wcześniej były tam dwie postacie. Niech to po prostu będzie mors i żeby można było wygodnie odejść od problematycznego tematu, czy jest to film dokumentalny. Więc miła ucieczka. Poza tym też nie chciał mi się rysować ludzi. Akurat w tym filmie. Mój poprzedni film był skupiony właśnie na kobiecie i na mandragorze i miałam trochę tak, ile razy animowałam faceta, bo tak... Nie. A jednak z morsami byłoby weselej, więc tak przynajmniej było jakiekolwiek urozmaicenie. Czy komentarz Aleny, że mors jest fantastyczny i smutny. Kolejne pytanie od Eweliny. Świetny pomysł. Chciałam zapytać o to, dlaczego i kiedy zdecydowałaś się na dodanie koloru do czerni-bieli? W sumie bardzo wcześnie, bo wszystkie moje filmy i wszystkie moje prace do tamtej pory były w sumie czarno-białe. Więc kiedy powiedziałam nauczycielom na RCA i będzie tam odrobina żółci i niebieskiego, na wszyscy, wow, ale postęp. Bo jednak uważałam, że głupio byłoby zrobić film o głuptakach i nie używając żółtego, bo w sumie dlatego tak ludzie rozpoznają głuptaki właśnie po żółtych tam głowach i szyjach i niebieskich nóżkach. I jak zrobiłam kilka szkiców, jednak było widać, że ta żółć będzie fajnie odstawać od czerni i bieli. Będzie ładnie tak się pokazywać i będzie ładny kontrast. No. Nie ma już pytań na razie, ale możecie zadawać jak najbardziej. My jeszcze chwilkę tutaj na pewno będziemy. No dobrze, a Natasza, jak sobie Nigel radzi teraz festiwalowo? Bo... Tu jeszcze coś muszę dodać, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja tak
określam Nataszę jako najbardziej, sobie zapisałem to, znaną, nieznaną animatorkę polską. W tym sensie, że jak jeżdżę po różnych festiwalach poza Polską, to niejednokrotnie pojawia się pytanie, jak słyszą, że ja jestem z Polski, czy znam Nataszę Settner. I ja ją poznałem, ciebie poznałem właściwie właśnie z tych pytań. I mnie już ta Natasza Settner po prostu została w głowie, no okej, Natasza Settner, ale wracam do Polski, a tu w Polsce właściwie Natasza Settner cisza. Na festiwalach nie ma, a jest na festiwalach za granicą, nie ma na festiwalach w Polsce. To jest wielka tajemnica i to właściwie pewnie taką pozostanie. Mnie jest bardzo, bardzo miło, że Opla jest właśnie pierwszym festiwalem, który ma ciebie w swoim line-upie. Dodam jeszcze, że mają również, ale po Opla, animocje bydgoskie. Więc animocje również będą prezentować Nigela. No, ale to taka ciekawostka. Jak sobie właśnie Nigel radzi? Bo ja wiem, że ty jeździsz, starasz się jeździć na festiwale za Nigelem. I bardzo dobrze. No tak, tak, no teraz wiadomo. Ale zanim to nastąpiło, zanim kwarantanna zaczęła się, to jednak starałaś się być zawsze tam, gdzie jest i był i Nigel. I to jest bardzo dobre podejście, tak uważam. Więc jak? Jaki odbiór filmu, jakie wrażenia z festiwali też twoje są? Jakby już miesiąc po zrobieniu filmu już wiedziałam, że będzie mieć premierę na Short of the Week, więc to już było duże takie zabezpieczenie przyszłości online dla filmu. Potem miał premierę brytyjską na London International Animation Festival, w sumie w pokazie brytyjskim, jako imigrant, ale okej. Ale tak, w pokazie tam brytyjskim, ale chyba światową premierę miał w Estonii na Puff Shorts w Tallinie. Festiwal tam Animateka to było moje marzenie od dawna, więc i było super, i tam poznałam Piotra. Co jeszcze? Czasem zapominam, więc czasem patrzę na stronę, gdzie w sumie to było. Byłam też jury na Tricky Women w Wiedniu. To było fajne. Ale się załapałam tylko na 2 dni, bo w trakcie festiwalu ogłoszono, że Czechy i Słowacja zamykały granice, więc festiwal po prostu się jakby spakował i każdy musiał wracać do swoich krajów bardzo szybko, zanim zamknęli granice. A tak to jeszcze był na Animag w Katalonii, który też jest cudowny i byłam już tam w zeszłym roku z poprzednim filmem. I miał też premierę online w zeszłym miesiącu? Tak, w marcu. Nie, w lutym już. I dostał i Staff Pick i miał jednak super recenzję na It's Nice That. I jeszcze był na Creative Review i niestety ktoś zaszerował na stronie o Fairy Today. Więc to był też... Tego się nie spodziewałam, ale... I jeszcze się dostał do różnych jakichś stron włoskich, które tam pisały o nim. Więc tutaj ładnie... Nie oczekiwałam Staff Pick, szczerze mówiąc, od Vimeo, ale... Więc szczerze mówiąc, czuję się dość usatysfakcjonowana z tym, jak poszło. I jeszcze... o tym festiwalu nie mogę mówić, ale jeszcze czekam właśnie na Anifilm w Czechach, że może świat się naprawi do tej pory. Byłoby cudownie, bo to też mój wymarzony festiwal, a nie mogłam jechać w zeszłym roku, bo były w tym czasie egzaminy. Więc tak, jest super. Nigel jak obserwuje, a pewnie obserwuje skądś, to cieszy się. Tak. Na widok filmu, który inspirowany jego życiem, tak sobie dobrze radzi. No właśnie, dobrze, że tutaj wymieniłaś te festiwale, bo ja też tak już z kilkoma osobami starałem się ten temat poruszać w związku z tym, że festiwale albo
przenoszą się albo się przenoszą na drugą połowę roku, albo w ogóle odwołują swoje edycje tegoroczne, albo chodzą do sieci. Natomiast gdzieś tam zatraca się ta atmosfera i to, co jest wielką, wielką siłą festiwali filmowych, festiwali animacji. No właśnie to coś, że można poznać ludzi, że można... No dokładnie, ja kocham jeździć na festiwale, bo mam w sumie jedni z moich najlepszych przyjaciół, jakby poznałam ich w Chinach w zeszłym roku w Macao, gdzie wszyscy byli tam przez przypadek, nikt nie wiedział, co tam robimy i dość intensywna przygoda. Ale właśnie kocham festiwale, właśnie jak człowiek sobie siedzi i pije dużo wina i poznaje ludzi i jakby w tym momencie ego nie gra roli za bardzo, bo po prostu każdy się dobrze bawi i nie wiem, naprawdę mam dobrych znajomych, takich prawdziwych znajomych, a nie tylko takich biznesowych. To nigdy nie jest biznes, tylko właśnie normalne zawieranie znajomości. Jak to Chris Robinson, dyrektor festiwalu w Ottawie, powiedział, że festiwalowi ludzie są jak rodzina, troszkę dysfunkcyjna, ale jednak jak rodzina. I ja zgadzam się z tym. Tak. Ja zgadzam się, bo prywatnie też tak naprawdę grono moich znajomych, najbliższych, a przyjaciół w wielu wypadkach, to są ludzie, których ja poznałem właśnie poprzez animację, właśnie na festiwalach. Dobrze, Nataszo, jeżeli już nie ma żadnych pytań... Chyba nie, chyba jest cisza. Chyba jest cisza, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że mając podgląd, widzę, że jesteśmy oglądani, są pytania, więc... Znaczy, pytań nie ma właśnie, ale jesteśmy oglądani, to jest najważniejsze. Ja trzymam kciuki niezmiennie za Nigela i za ciebie, aby wszystko dalej fajnie... O, jest pytanie. Było. Jest? Jest. Yes. Właśnie gdzieś mi zniknąłeś, Slawusie, Awe, że tu jesteś. Właśnie obejrzałem Nigela, to jest ołówek. Gratuluję, tak? Świetnego ruchu. Tak, miękkie ołówki. Jak są te bardziej ekspresyjne animacje, jak na przykład tutaj na obrazku, ale też bardzo dużo tego mechanicznego ołówka. Bardzo dużo. A więc jest i mechaniczny, i miękki, i do tego jeszcze jest właśnie żółta kredka. To była taka kredka półolejowa, bo te półolejowe tak ładnie jednak mieszały ołówek. Tam się mieszał z ołówkiem i robił taki dziwny, fajny taki gradient. Więc próbowałam używać węgla, ale węgiel jednak dostawiał zbyt duży bałagan i bardzo trudno było skanować. A jednak to była taka ilość klatek, że trzeba było je skanować automatycznie. Więc... No. No, to tyle. Słuchajcie, jeżeli nie ma już pytań, to ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że pojawiłaś się u nas. Jednocześnie chciałem zapowiedzieć... No właśnie. Więc klatki były skanowane. Na przykład było tło osobno i animacja była osobno. I potem wszystko było skanowane. I potem w Photoshopie było wycinanie tła dookoła postaci, klatka po klatce. A potem, żeby sekwencja była czytana przez After Effects, bo czasem mój Photoshop był dziwny i źle nazywał sekwencję, czy potem trzeba było w Adobe Bridge zmieniać sekwencję, żeby Adobe mógł je czytać i potem wszystko było montowane w After Effects. A i animacja to 10 klatek na sekundę. Bo to bardzo, bardzo lubię ten framerate, ale z drugiej strony After Effects jest bardzo dziwny w kwestii jakby pracowania z 10 klatek na sekundę, bo wtedy niektóre klatki albo są podwójne, albo w ogóle ich nie ma, więc nie polecam. Polecam, jeżeli jest to tylko
jakby komputerowa animacja, ale nie polecam przerobienia tego na papierze i potem wpakowania tego do After Effects'a i męczenia się z tym, wtedy po prostu już zróbcie 8 albo 12, naprawdę nie polecam. No dobrze, to tym plakatem z Nigela kończymy na dziś. Żegnam was, żegnam ciebie. Film jest też online, więc jakby co, można go kiedykolwiek się chce obejrzeć. To też jest... A, no tak. Też jest dobry ten. Okay. Dobry sposób. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję. Ja jeszcze korzystając z tego, że jesteście, zapraszam na jutro, ale poza jednym gościem... Poza jednym gościem, to i ten gość właśnie pojawił się i to mi przypomina, żeby was zaprosić bardzo serdecznie za 24 godziny, właściwie za 23 godziny, bo to będzie o 22, na spotkanie z Leszkiem Mozgą, autorem filmu Roadkill, animacją lalkową, która była prezentowana w kategorii poza Polską także w tym roku na Opla, więc Leszek Mozga 22 jutro, czyli piątek. Natomiast kto będzie wcześniej, to ja sam jeszcze tego nie wiem. Zaraz jak tylko się rozłączymy, to zabieram się za sprawdzanie maili, widzę tylko, że jest ich bardzo dużo. Także mam nadzieję, że tak na bieżąco będziemy wrzucać. I przepraszam troszkę, że niektóre zajawki pojawiają się tak bardzo tuż przed, ale no tak. No. Dziękuję. I tak, dobranoc. Tak jest super. No? Jest super. Dziękuję. Organizacja i wszystko, więc i dziękuję bardzo za możliwość tutaj. Mój pierwszy wideo interview, więc. Wow. I to wiesz, zostanie. O Boże. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Pa, pa. Thank you.